Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3. Dzisiaj robimy sobie kolejne części naszego turnieju rycerskiego. No i co, dzisiaj mamy trochę spóźniony odcinek. Pisałem na karcie społeczności dlaczego. Kolejna aktualizacja znowu zepsuła Wiedźmina, znowu musiałem go reinstalować. No i tak się złożyło, że akurat nie miałem odcinka na zapas. Popatrzcie sami, kogoż tu mamy! To kwiat rycerstwa, chłopcy jak złoto! Z daleka przybyli tu do nas, z ochotą! Sprawdźmy, czy wszyscy są już tu z nami. Ich miana opiewać będzie latami. Halmerin, baron Lonfal! Linos z Mettiny! Reinfarn z Atre! Horm Akerspark z Mecht! Donimir Stroj! Guy de Boisfren, rycerz księżnej Anariety! Delwyn z Krezio! Hrabiataj z Dornda! Ansy, książę Lyrii i Rivi! Geralt z Rivi! Specjalne brawa dla Gregoire'a z Gorgony. Słynny milczący rycerz to czempion zeszłorocznego turnieju. To z nim zwycięzca wszystkich konkurencji zawalczy o wygraną. Czy czyjaś niewiedza wymaga mojej interwencji? Któryś z panów chce przypomnienia zasad konkurencji? Jak śmiesz brać udział w turnieju przeznaczonym dla szlachetnych rycerzy? Zostałeś pasowany przez moją matkę, Mewę, królową Lyrii i Rivi, tylko po to, by jako zdrajca zbiec jej armii kilka dni później. Twoje uczestnictwo to zniewaga! A twoje to zbrodnia na estetyce. Jak już skończyłeś, to się odsuń, mości książę. Oto patronka, pani Vivienne! Jej gracja was natchnie na cały dzień! Bądźcie pozdrowieni, rycerze. Niech moja łaska prowadzi was i wskazuje wam drogę honoru, męstwa i chwały. Przyjmij życzenia szczęścia i skup się na turnieju. Tylko. Już wasza kolej, panie! Spinajcie wraz rumaka! Niech w tyle nie zostanie! Szlachetne panie i panowie, za chwilę koni zjedzie tu mrowy. Gonić się będą z wiatrem na czas! Taka rozrywka dla całych mas! Przed nami Geralt z Rivi! Popędzi on co tchu! Wiatr doda mu wigoru, szybkości jak ze snu! No i dobra, ćwiczyliśmy to. Dasz radę, Geralt? Dawaj, do przodu. Patrzymy. Gdzie są pierwsze rzeczy? Tu mamy kukłę. I cyk. Dobra. Wiem, że tutaj w dziwnych miejscach były te do zestrzelenia. To jeszcze jest ok. No jeszcze, żebyśmy trafili. Dobra, Geralt. Dawaj. Tutaj nic nie widzę. Na mapie przeciwników widziałem, to na pewno. Tutaj te cele, o właśnie, niektóre są w dziwnych miejscach. Dobrze. Dzięki za powodzenie na szlaku w trakcie turnieju. Dobra, tu w lewo. Okej, jest cel. I cyk. Dawaj, Geralt, dawaj. Nie ma czasu do stracenia. Musimy to wygrać. Mamy kolejnego przyjemniaczka. Dobrze, ściął łeb. Dawaj, jakoś tak. Oj, wyżej. Dobra. Mam problem wyczuć, jak te bełty lecą za każdym razem, jak strzelam. Dobra, tak. I do przodu, tędy. Dobrze, że przejechaliśmy przez to, bo nie wiem, czy by nam zaliczyło, jakbyśmy przejechali obok. Dawaj, Geralt, dawaj.
Dobra, tędy. Nie wiem, która droga jest lepsza, ale pokazuje mi obie. Zazwyczaj chyba to do przodu jechałem. Okej. Cyk. O nie, nie trafiłem go. Jak to? No dobra, trudno. Z jednym nietrafionym dalej powinniśmy wygrać. Tutaj drugi. Geralt, skup się i traf go, proszę cię. Dobra. Już niedużo nam zostało. Już mamy 6 na 9. Dobra, tu se strzelimy. Aj, pojechaliśmy tą dłuższą drogą. No trudno. Dawaj, Geralt, dawaj. Chyba w ogóle za każdym razem teraz pojechałem dłuższą drogą. Ale nie wydaje mi się, żebyśmy mieli przegrać. Dobra. Tam widzę jeszcze cele. O, tu jeszcze jest przyjemniaczek. Ledwo go zauważyłem. Dobra, cyk. Dawaj, dawaj, Geralt. Tutaj. I proszę bardzo. Praktycznie z pełnym czasem. Elegancko. I co teraz? Jedzie Geralt. Brawurowa jazda. Piękny pokaz prędkości. Toć prawdziwa gwiazda. Aby uczcić uczestników i opiewać rycerzy, będziemy dziś się bawić przy dobrej wieczerzy. Będzie przednie wino. Kto żyw, niechaj bierze. Gratuluję. Oto twoja nagroda. Siodło z wymalowanym herbem. Wielkie dzięki. A przy okazji, moja służka widziała mężczyznę o białych włosach, który wymykał się z mojego namiotu. Wiesz może, kto to mógł być? Pojęcia nie mam. Co za dziecinada. Gratuluję wygranej w doskonałym stylu. Już prawie nie żałuję, że sam nie mogę startować. Musimy to opić. Chodź ze mną na ucztę. Poczekamy razem na Vivienne. Zgoda. I co sądzisz na temat Vivienne? Nietuzinkowa uroda. Nie to miałem na myśli. Jeszcze za wcześnie, by powiedzieć cokolwiek wiążącego. Udało mi się ustalić, że używa niezwykle silnych, maskujących iluzji. To znaczy, że naprawdę może wyglądać inaczej niż wygląda? To wszystko to na razie tylko domysły. Znalazłem pewne wskazówki i zastanawiam się, czy twoja Vivienne nie jest przypadkiem Bruxą. Bruxą? W sensie wampirzycą? To nie jest jeszcze pewne. Mamy jeszcze trochę czasu, zanim Vivienne się pojawi. Napijmy się. Za Vivienne. Mam nadzieję, że zdołasz jej pomóc. Za Vivienne. Kiedy pierwszy raz ją ujrzałem, zrozumiałem, o czym mówią te wszystkie piękne wiersze i ballady. Miłość to nie tylko poezja. Czasem przybiera bardzo brzydko, prozaiczne oblicze. Mówisz tak, bo nie znasz dobrze Vivienne. Życie z nią to byłaby sama słodycz. Pamiętaj, że ty też jej dobrze nie znasz. Twoja obecność na turnieju jest dla mnie zniewagą! Żądam satysfakcji! To udaj się do najbliższego zamtuza. Tchórzu! Wyzywam cię na konny pojedynek na głównej arenie! Skoro tak ci zależy, to jestem do dyspozycji. Jak z tobą skończę, będziesz gorzko żałował, że postanowiłeś zdezerterować z armii mojej matki. Niech przelana przeze mnie krew zmarze twoje tchórzostwo. Załatwmy to. Byle szybko. Trzy, dwa,
Jeden! No! I co, tak po prostu? Dawaj, dawaj. Aj, nie trafiłem go. Ale my się możemy regenerować. Nie wiem, czy to jest taka fair walka. No Geralt, cofaj się! Dobra. Ja nie lubię walczyć z konia. Nawet sobie tego nie wyobrażacie. No dobra, Geralt. Dawaj tam bliżej do niego. No, w takim spowolnionym tempie, niestety. No chodź tu. Cwaniaczku. Po co ja się zgodziłem na to? Pewnie Geralt jakoś śmiesznie by mu odpowiedział i byłoby po problemie. Ajajaj. No nie! Traf go, Geralt. Ja myślałem, że tymi pikami będziemy się, wiecie, atakować. Czy jak to się tymi lancami? Czy kopiami? O, to się kopie nazywa, tak. No Geralt. Naprawdę! Weź się opanuj! Nie to, wyjdź mi z tego. Jezu, już mnie denerwuje ten typ. Tak nie lubię konnej walki. No, i dawaj Geralt. No i czemu po dupie tak dostajesz? Nie dawaj się tak. A mogę sobie... Aha, nie, mogę tylko Axie na konia. Chciałem sobie Igni, znaczy nie Igni. Axie, nie Axie, co ja gadam? Quen rzucić. No i mi walną znowu. Dobra, leżysz tam. Bogowie napiętnowali twoje... Nie, to ja przegrałem? No przecież... Zgoda. Wygrałeś. Teraz pozwól mi coś wytłumaczyć. Musiałem wtedy opuścić obóz twojej matki, bo ktoś potrzebował mojej pomocy. Nie mogłem i nie chciałem odmówić tej osobie. Czyli wyruszyłeś z tajną misją i ślubowałeś nikomu nie ujawniać jej natury, dopóki nie osiągniesz celu? Mniej więcej tak. Minus ślubowanie i to, że również teraz nie chcę ujawnić natury mojej tajnej misji. Przyjmujesz takie usprawiedliwienie? Stając przeciw mnie na udeptanej ziemi, zachowałeś się po rycersku, więc przyjmuję zapewnienie człowieka honoru. Cieszę się, a teraz muszę wracać do roboty. Dobra, to ja do was wrócę, jak pokonamy go tym razem. Bogowie ukarali mnie przegraną, ale nie myśl, że twoje tchórzostwo zostanie zapomniane. Zaraza, a ty znowu swoje? Wyjaśnijmy to, raz na zawsze. Musiałem wtedy opuścić obóz twojej matki, bo ktoś potrzebował mojej pomocy. Nie mogłem i nie chciałem odmówić tej osobie. Czyli... Wyruszyłeś z tajną misją i ślubowałeś nikomu nie ujawniać jej natury, dopóki nie osiągniesz celu. Mniej więcej tak. Minus ślubowanie i to, że również teraz nie chcę ujawnić natury mojej tajnej misji. Przyjmujesz takie usprawiedliwienie? Stając przeciw mnie na udeptanej ziemi, zachowałeś się po rycersku, więc przyjmuję zapewnienie człowieka honoru. Cieszę się. A teraz muszę wracać do roboty. Moje serce rośnie, gdy oglądam to piękne święto waleczności i honoru. I was, którzy wcielacie rycerskie cnoty w życie. Jednak po czasie walki musi nastąpić czas pokoju i odpoczynku. Dlatego zapraszam wszystkich uczestników turnieju na wydane na waszą cześć przyjęcie. A jeśli ktoś pragnie samotności, dla każdego z was został przygotowany namiot.
Jutro odbędzie się walka zbiorowa, podczas której każdy będzie mógł okryć się chwałą. Najlepszy z najlepszych dostąpi zaszczytu zmierzenia się z czempionem. W tym roku jest nim sławny Gregoire z Gorgony, zwycięzca zeszłorocznego turnieju. Bawcie się dobrze, ucztujcie, ale pamiętajcie o jutrzejszej próbie. Idź za nią. Potem spotkamy się w twoim namiocie przed ostatnią konkurencją. Musisz jej pomóc. No dobra, to będziemy sobie ją szpiegować. Skonfrontuj się z Vivienne. A, ona w swoim namiocie będzie. No dobra. Siema. Dziwne. Byłem pewny, że tu ją znajdę. Znaleźliśmy ptaka. Odlatuje. Warto pójść za nim. No to idziemy. Widać go? W miarę widać. Tak, dokąd mnie prowadzi. No, Geralt, wyłaź z wody. Raz, dwa, bo nie zdążysz za ptakiem. Dawaj, 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 dawaj. No tak, słyszę cię, słyszę. Musisz poczekać chwilę. Jestem trochę wolniejszy w wodzie niż ty nad wodą. Co tam było? Dzik. Tak? To był dzik? Nie mam pojęcia. Chyba tak. Brzmi jak dzik. Gdzie ty mnie tu prowadzisz? Prosto na potwory. Pantera. No już miałem do czynienia z panterą podczas zwiedzania pytajników. No jest ciężkim przeciwnikiem, to na pewno. Dawaj, Geralt. Aj. Dobrze. Jakoś się udało. Dobra, gdzie ty tam jesteś, ptaszku? Tu gdzieś. No i leć dalej. Kolejny przeciwnik. Co tym razem tu jest? Kolejna pantera. On chce mnie zabić, ten ptak. Ała. No i tyle było z mojej adrenaliny. No, rzucaj te igni, Geralt. Aha, ty nie rzucasz igni, bo ja mam klikera odpalonego. Już, chwila, halo. Wyłączamy klikera. Dobra. Mam klikera pod Q, a znaki też są pod Q. Tak wyszło. Dobra, lecimy za ptaszkiem. Tam prowadzisz mnie na panterę, a później uciekasz. No panuj się, jest trzecia. Zostaw mnie w spokoju, ja ci nic nie robię. No i zostawiła. Kolejna? Weź, spadaj. O, masz igli na twarz. Ja sobie coś zjem, żeby ci się nie wydawało. Ała. Dawaj. Ja bym umierał, gdyby nie ta umiejętność przy każdej walce z panterą. To jest masakra. Jedyny, że jest winne to dziadostwo, to jeszcze szybkie. Dużo bije. Gdzie mnie ten ptak prowadzi? Cały czas do przodu. O, skręcamy w las. Aha, no to dzięki. Geralt, skakuj. Ptak przeleciał nad wzgórzem. Może będzie szybciej po prostu przejść przez jaskinię. Coś czuję, że to nie jest dobry pomysł, bo już widziałem tam przeciwnika nawet. No właśnie. Kim ty jesteś? Jakiś waetar. A, no ale generalnie jest to wicht. No wichty przywołują bargesty. Dobra, dawaj go. I leży. A, i bargest się rozpadł, okej. No to dobrze. Tam jest ten ptak. Co to jest? Ruda miedzi. Ciekawe. Świeca, jakaś czaszka. Co tu jest? Coś ciekawego? O, szkielet. A, coś tam miał cennego, ale niedużo. Dobra, idziemy stąd. Zjedzmy coś jeszcze.
No dobra. Co tam, ptaszku? Prowadź dalej. Mam nadzieję, że już niedaleko, bo tyle co myśmy tu mieli atrakcji, to przez cały turniej nie było. Halo? Tu skręcamy. O, to jesteśmy na miejscu już. To kojarzę akurat. Co tam widzisz, Geralt? Wiedźmin. Pani Vivien? Liczyłaś na to, że zginę. Liczyłam. Uważałam, że jesteś taki sam jak rycerze. Dobry na turnieje, bezradny wobec prawdziwego zagrożenia. Myliłam się. Więc jednak nie jesteś Bruksą. Czym? Podejrzewałem, że możesz być wampirem. Zgadzały się pewne szczegóły, ale jednak pomyliłem się. Zresztą nieważne. Podobno często odwiedzasz te polany. To jest miejsce, w którym wszystko się zaczęło. Skoro nie zdołałam się przed tobą uchronić, to chcę, żeby to się dokonało właśnie tutaj. I bez świadków. Co ma się dokonać? Przecież jesteś wiedźminem. Wynajęto cię, żebyś mnie zabił, prawda? Więc zrób to teraz. I proszę, zrób to szybko. Nie będę stawiała oporu. Wiedźmini polują tylko na potwory. A i tak nie na wszystkie. Ty nie jesteś potworem. Kim w takim razie jestem według ciebie? Prawdopodobnie zostałaś przeklęta. Nie wiem jeszcze przez kogo i dlaczego, ale mam nadzieję się dowiedzieć. Skoro nikt ci nie dał zlecenia na mnie, to skąd to zainteresowanie? Guillaume cię napuścił, prawda? Chciał ci pomóc, więc poprosił mnie o przysługę. Jeśli mogę coś dla ciebie zrobić, to chętnie to uczynię. A dlaczego miałabym ci zaufać? Bo zaufała mi księżna, bo też jestem odmieńcem. Bo takie przypadki to dla mnie chleb powszedni. Sama wybierz powód. Nie wykorzystasz tego, co powiem przeciw mnie? Nie rozpowiesz wszystkim? Zachowam dyskrecję. Przysięgam na czaplę. Dworujesz ze mnie. Bo zbytnio się asekurujesz. Jeżeli chcesz mojej pomocy, to musisz mi zaufać. Nie zdradzę twojego sekretu. O ile nie uznam, że należy kogoś wtajemniczyć. Dobrze. Niech będzie. Powtórzę ci, co opowiedziała mi kiedyś matka. Gdy była ze mną w ciąży, ona i ojciec spędzali wspólnie czas na skraju lasu. Tu, na tej łące. Matka uwielbiała słuchać śpiewu wilgi. Gładziła brzuch i mówiła: chciałabym, żeby moja córeczka była taka piękna jak ten ptak. Ale w lesie żyła istota, która zazdrościła moim rodzicom szczęścia. Pewnego dnia stanęła przed nimi i powiedziała, że cały las jest jej własnością, a oni ośmielają się cieszyć czymś, co nie należy do nich. Zażądała zapłaty, a gdy rodzice odparli, że nie mają nic, powiedziała, że w takim razie ich nowonarodzona córka będzie należała do niej. Rodzice opisali ci tę istotę? Nazywali ją nimfą zrodzoną w głębi lasu bez matki i ojca. Ale kiedy klątwa się objawiła, byłam za młoda i zbyt zrozpaczona, żeby wypytywać o szczegóły. Co stało się później? Na początku nic się nie działo. Urodziłam się całkiem normalna i rodzice zapomnieli o tamtym zdarzeniu. Ale kiedy skończyłam 15 lat, klątwa zaczęła działać. Początkowo tylko podczas pełni, ale teraz doszło już do tego, że nawet za dnia muszę stale używać magicznej maści, żeby wyglądać normalnie.
Dlatego myślałam, że ktoś się zorientował i wezwali cię, żebyś mnie zabił. Właściwie... idąc tutaj, byłam już pogodzona ze śmiercią. Może to lepsze niż całkowita i trwała przemiana, bo myślę, że właśnie to mi grozi. Maść, której używasz, to bardzo silny, magiczny środek. Stosowanie go przez długi czas i w dużych ilościach może być niebezpieczne dla osoby nie mającej magicznego immunitetu. Czułam to. Dlatego wiedziałam, że w końcu będę musiała z tego zrezygnować i pożegnać się na zawsze z ludzką formą. Ta klątwa może być odwracalna. Spotkałem się kiedyś z przypadkiem barona trwale zaklętego w kormorana. Udało mi się wyleczyć go całkowicie. I naprawdę możesz coś takiego zrobić też dla mnie? Niczego nie gwarantuję. Twój przypadek jest ciężki, bo zostałaś obłożona klątwą jeszcze przed narodzeniem. A czar, jak mówisz, potężnieje. Możemy spróbować przenieść tę klątwę z ciebie na kogoś innego. Co? To wykluczone. Nie będę narażała niewinnych osób. To jedyna metoda? Jedyna całkowicie bezpieczna dla ciebie. Czyli jest inna. Tak kategorycznie rezygnujesz z pomocy? Przeniesiona klątwa prawdopodobnie miałaby słabsze działanie na tego, kto ją przyjmie. Nie chcę nawet o tym słyszeć. Jest i inna. Starożytny rytuał z użyciem jaja wilgi. Powinien trwale usunąć klątwę. Ale muszę cię ostrzec. To może mieć dla ciebie bardzo poważne konsekwencje. Jak to? Jakie? Zostałaś związana czarem jeszcze przed narodzeniem. Podczas rytuału klątwa zostanie przeniesiona z ciebie na niewyklute piskle, a ty będziesz wolna. Ale może się zdarzyć, że pozostanie ci tylko tyle lat życia, ile przeciętnie żyje wilga. 7 lat. Cóż, rozumiem. Nie będzie szczęśliwego zakończenia. Ale też nigdy nie sądziłam, że mnie takie czeka. Idąc tutaj, byłam gotowa na śmierć. A ty chcesz mi dać 7 lat prawdziwego życia? To nie jest trudna decyzja. Zgadzam się. Zgadzam się bez wahania. Rozumiem. Ale na razie nie musisz się decydować. Przemyśl to jeszcze. Przemyślę. Pewnie już mnie szukają na polu turniejowym. Wracamy? Wracajmy. Ale czy ty... A, prawda. Nie mogę tak wrócić. Wybacz na moment. Możesz kontrolować swoją postać? Nie. Ale odkryłam, że woda z tej sadzawki pomaga. Na krótko, ale zawsze. Ciekawe. Chodźmy. Dowiedziałeś się czegoś? Tak. No to mów, człowieku. Przecież ja oszaleję z niepokoju. Co jej jest? Prosiła mnie o dyskrecję. Ale ja przecież chcę dla niej jak najlepiej. Może będę mógł jakoś pomóc, albo nie wiem, chociaż ją pocieszyć. Vivienne wyjawiła mi szczegóły swojej sytuacji w zaufaniu. Zobowiązałem się, że nic nikomu nie powtórzę.
ale ja nie jestem byle kim. Przecież ja robię to wszystko dla niej. To ja cię poprosiłem, żebyś się nią zajął. Nie możesz mnie teraz wykluczyć. Przykro mi. Myślę, że z czasem Vivien pojmie, co ci zawdzięcza. Ale póki co to ty musisz zrozumieć, że nie wszystko kręci się wokół ciebie. Nie pouczaj mnie. Nie takiej pomocy od ciebie oczekiwałem. W dodatku oddałem ci moje miejsce w turnieju, a teraz żałuję. Dokończysz go w ogóle? Czy może teraz, skoro dogadałeś się z Vivien za moimi plecami, nie widzisz już takiej potrzeby? Nie cofam raz podjętej decyzji. Wezmę udział w ostatniej potyczce. Zresztą Vivien i tak nie będzie miała czasu przed końcem turnieju. Słusznie. W takim razie idź się spotkać z pozostałymi rycerzami ze swojej drużyny. Czekają przy wejściu na arenę, niedaleko pola ćwiczebnego. Rozumiem. Dzięki. Znamy już składy naszych drużyn. Ja jestem kapitanem twojej. To znaczy, że na czas tej walki masz się mnie słuchać. Jasne? Przeciwną drużynę poprowadzi Palmer i de Lonfal. Tą potyczką mamy upamiętnić bitwę pod Lisimi Dołami z 1218 roku, kiedy zbójecka Hanza Południowców pod wodzą Halara Brunatnego napadła na Toussaint, a dzielni rycerze odparli atak, tworząc precedens. Od tamtej pory aż do dziś błędni rycerze strzegą granic księstwa. Palmerin wyciągnął krótszą słomkę, więc jego drużyna wcieli się w ludzi barbarzyńcy Halara. Jakieś pytania? Żadnych. Nie sądzę, żebyś nam się na coś przydał. Jako wiedźmin nie masz pojęcia o rycerskiej walce. Ale przynajmniej postaraj się nie przeszkadzać. Już czas, panowie. Bierzemy broń i ruszamy do boju. Ja myślę, że my tu Geraltem to połowę przeciwników zatłuczemy. I ojciec, i rycerze, i panie, i panowie. Przed nami widowisko. To walki drużynowe. Dwa butne są zastępy. Pokoju nie ma między nimi. Bić będą się tak długo, aż jedni zlegną wprost na ziemi. Kto cnót nie uszanuje, kto cios zada nieczysty, ten hańbą się okryje, a wstyd będzie wieczysty. Rycerze się szykują, a mnie niech wolno będzie pozdrowić zwłaszcza panie, co siedzą jak na grzędzie. Ta walka zdecyduje, kto stanie do finału, a komu jeno smutek przypadnie do udziału. Rozpoczynamy! Już dłużej nie czekamy! No i dobra, lecimy. Dawaj tu typa. Dobrze, go cioramy. Mam taki mieczyk, żebym go raz uderzył i on by umarł zaraz. Dobrze, jeden leży. Aj! No, możemy pobić Palmerina za darmo. Ten drugi zaraz umrze sam. No właśnie. Tego. Dawaj go, Geralt. Leży. Nigdy się nie nauczycie. A gdzie jest Palmerin? A to jest Palmerin. No to dawaj go. Ała. Dobra, wykrwawił się chyba. Albo od zatrucia. No i dziękuję. O, jeszcze go powalił. Dobrze, Geralt. Tak pięknego boju od lat nie widział świat. Rycerze na arenie ścierali się aż w strach. Zwycięzca, jak to w życiu, jest jeden spośród dwóch. Dziś wygrał ten najlepszy. Pochwalmy go, co tchu. To wiedźmin Geralt z Rivii. On siłą równy lwów. Przez wszystkie konkurencje on przeszedł po mistrzowsku. Jedyne co zostaje, a nie jest to błahostką, to spotkać się z czempionem, Greguarem spod Gorgony. Tu, na ubitej ziemi, gdzie mit został zrodzony.
Na resztę zaś rycerzy, strudzonych długim bojem, czekają ich namioty i boskie napoje. Już czas. Wyjdźcie na arenę. Czy macie jakieś życzenia lub wiadomości do przekazania najbliższym na wypadek znaczącego uszczerbku w walce? Dziękuję. Obejdzie się. To Wiedźmin Geralt z Rivii! I niechaj was nie zwiedzie włos jego srebrzysty! To Chwat jest wprawny w boju, fachowiec pełnokrwisty! I już na ubitą ziemię wychodzi mocarz sławny! To Gregoire z Gorgony, laureat z roku dawnych! Życzę szczęścia obu zawodnikom. No dobra, trzeba go ściorać i tyle. Oś tu kolego. Łe, przecież ty nie masz życia. Ale mi uderzył. Chodź tu. Szybko się porusza z tym mieczem dwuręcznym, trzeba mu przyznać. Ale to dalej za wolno. Dobrze. Tutaj go po pleckach posmyramy. Jeszcze ciutkę. Ała. Nie ma sponsorów. Nie ma autopromocji. Nie ma reklamy. Koniec. Koniec walki. Zwycięzca tegorocznego turnieju pokonał Gregoire'a z Gorgony. To niebywałe! Vivat Geralt! Jako patronka turnieju mam zaszczyt uhonorować wielkiego zwycięzcę. Przysięgał na czaple. I to zapewne powaga rycerskiego ślubu złożonego na tego szlachetnego ptaka pomogła mu odnieść to wspaniałe zwycięstwo. Wykazał się wielką odwagą, siłą i spokojem. Walczył po rycersku i honorowo. Dlatego należy mu się zaszczytny tytuł tegorocznego czempiona areny. Muszę z tobą porozmawiać. Nie teraz. Spotkamy się później w moim namiocie. Na razie mam tu obowiązki. I ty też. Ludzie na ciebie patrzą. Chociaż im pomachaj. Witaj, pani. Zdecydowałaś się na którąś metodę? Tak. Podtrzymuję wszystko, co wcześniej powiedziałam. Nie chcę nikogo narażać. Wybieram metodę z jajkiem. Jeśli to ma być jajo wilgi, to wiem, gdzie go szukać. Na mojej polanie jest jedno gniazdo. Możesz mi wytłumaczyć, na czym dokładnie będzie polegał rytuał? Pewnie, ale... Coś mi się wydaje, że twojemu namiotowi wyrosły uszy. Pokaż się, Guillaume. Słyszę, jak oddychasz. Wiem, że to ty. Co ty tutaj robisz, rycerzu? To prywatna rozmowa. Geralt, co to ma znaczyć? Czy ty coś z nim knujesz za moimi plecami? Nie nazwałbym tego knuciem. Dostałem od niego zlecenie, ale meritum sprawy dotyczy ciebie, nie jego. Nie zapraszałem go tutaj. Właściwie to sam się dziwię, czemu tu przyszedł. Jestem tutaj, by ci służyć, pani. Oddaję się do twojej dyspozycji. Zrobię, czego tylko zapragniesz. Naprawdę? To wszystko, co masz do powiedzenia? Właściwie to tak. Czyli zrobisz, czego zapragnę, rycerzu. Dobrze więc.
Słuchaj uważnie. Wyjdziesz teraz z tego namiotu. Skierujesz się w stronę północnej rubieży księstwa i będziesz biegł tak długo, aż pola turniejowe znikną ci z oczu. Wrócisz dopiero, kiedy ochłoniesz. I raz na zawsze dasz mi spokój. Zrozumiałeś? Pani, ale twój problem, ja chciałem, bo Wiedźmin... Wyjdź! Ale już! Zapewniałeś, że mogę ci zaufać. Dochowałem tajemnicy. Nie powiedziałem mu nic ponad to, co i tak już wiedział. Rozumiem, że to on cię wynajął i musiałeś mu złożyć raport. Ale tutaj nie chodzi o niego. To moje życie, Geralt. Jesteś zupełnie pewna, że zrobiłaś dobrze? Nie za prędko odrzuciłaś jego pomoc? Bez niego nie przeprowadzimy rytuału z odbiciem w wodzie. Potrzeba do tego osoby, która z własnej woli przyjmie na siebie twoją klątwę. I ty sądziłeś, że ja się zgodzę na coś takiego? Nie, Geralt. Kiedy rozmawialiśmy na łące, powiedziałeś o rytuale, który nie wymaga udziału napalonych rycerzy. I to z niego chciałabym skorzystać. Musimy poszukać ptasiego jaja. Najlepiej, żeby to było jajo wilgi. Rytuał sam w sobie nie jest skomplikowany, ale mówiłem ci, jakie będzie miał skutki. Nadal jesteś zdecydowana? Tak. Widziałam gniazdo na łące, na której rozmawialiśmy. Ale zanim pójdziemy, powiedz, co stanie się z pisklęciem? Będziemy musieli rozbić jajko. Nie każdego czeka szczęśliwe zakończenie. Sama to mówiłaś. A spełnianie marzeń wymaga ofiar. Wiem. Dobrze. Chodźmy. No ciekawe, czy moglibyśmy na przykład odprowadzić ten drugi rytuał właśnie z odbiciem w wodzie. Na razie nie było takiej opcji dialogowej, która by sprawiała, że moglibyśmy to zrobić. Chyba, żebyśmy mu powiedzieli na przykład. Może wtedy. No ale wątpię, ona raczej tak by się nie zgodziła. No prowadź. Nie! Pantera dobrała się do gniazda! Odsuń się. Ja się tym zajmę. Geralt się tym zajmie. Czasem mnie to tak bawi. Czasem brzmi normalnie, a czasem ma taki na siłę po prostu głos. Dawaj. Dobra. Taki głos, kim to ja nie jestem. Jaja spadły na mech. Są nienaruszone. Oprócz jednego. To jest pęknięte. Nada się? Tak, myślę, że tak. Co mam robić? Dla porządku zapytam jeszcze raz. Na pewno chcesz to zrobić? Jeśli się powiedzie, zmiany będą nieodwracalne i prawdopodobnie zostanie ci najwyżej 7 lat życia. 7 lat bez lęku, że ktoś mnie zobaczy w niewłaściwym momencie. Bez piętna od mieńca i potworzycy. 7 lat prawdziwego życia. Tak, Geralt. Na pewno chcę to zrobić. Dobra. Musisz się skoncentrować. Powtarzaj za mną. Munna gan dehrau, munna finerat. Munna gan dehrau, munna finerat.
Munna gande hrau, munna finerat. Munna gande hrau, munna finerat. Zaraza. Geralt! Patrz! Patrz! Bogowie! Będę mogła chodzić na bale. Będę mogła wyjechać do Oxenfurtu albo nawet do samego Nowigradu. Dzięki Wiedźminie! Powinnaś podziękować Guillaume'owi. To on mnie wynajął, żebym ci pomógł. Tak. Jemu też jestem wdzięczna. Powiesz mu to ode mnie? A nie uważasz, że powinnaś sama mu powiedzieć? Może i powinnam. Ale wolałabym nie. Proszę, przekaż mu to w moim imieniu. Dobrze, powiem mu. Bywaj. No dobra, to wracamy do Guillaume'a i powiemy mu, że generalnie załatwiliśmy sprawę. Jest mu trochę wdzięczna, ale niewystarczająco, żeby pójść do niego sama mu to powiedzieć. No i jesteśmy. Siema kumplu. Pieniądze dawaj. Geralt, co z Vivienne? Udało mi się zdjąć klątwę. Naprawdę? Wszystko już będzie dobrze? Prosiła, żeby ci przekazać wiadomość. Jest ci wdzięczna, bo dzięki tobie może teraz normalnie żyć. No dobrze, ale co z nią? Vivienne wybrała sobie metodę, która jej bardziej odpowiadała. Jest całkowicie wolna i myślę, że czuje się szczęśliwa. Beze mnie? Pomogłeś jej, ale to nie znaczy, że musiała cię pokochać. Jak mawia mój znajomy poeta, jeśli naprawdę kogoś kochasz, to pozwól mu odlecieć. Wiesz co, Geralt? Proszę, to twoja zapłata. W końcu zasłużyłeś na nią. Ale daruj sobie dobre rady. Bywaj. Dobrze przynajmniej, że wiedział, że zasłużyliśmy na nagrodę. No, ale nie musiał być taki niemiły. No, na razie dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!